Po zakończeniu remontu nawierzchni lubińskiego rynku znacznie ograniczono możliwość wjazdu samochodów w okolice ratusza, a co za tym idzie? Możliwość parkowania. Teraz liczba miejsc jeszcze bardziej się uszczupliła. Powrócił bowiem postój taksówek. To, co było już wcześniej postanowione, czyli parki, czyli postój taksówek, który na czas przebudowy nawierzchni rynku został przeniesiony na ulicę Chrobrego, był tam tymczasowo. Taksówki wracają na ulicę Mieszka I w nieco zmienionej lokalizacji. Poprzednio one stały zupełnie w samym rynku, natomiast teraz będą stały wzdłuż ulicy Mieszka I. Za parkowanie pojazdu w okolicy ratusza czy w rynku zakrawa na cud. Na palcach można zliczyć miejsca na pozostawienie pojazdu. Miasto ma plany, które zdaniem rzecznika prezydenta Jacka Mamińskiego powinny rozwiązać problem. Nadal jesteśmy przed ogłoszeniem nowej zupełnie organizacji ruchu wokół rynku. Nasi specjaliści od ruchu drogowego nad tym pracują, natomiast wiemy już, gdzie chcemy posadowić i znaleźć nowe miejsca parkingowe, które oczywiście są potrzebne. I tak, planujemy budowę około 130 nowych miejsc parkingowych między MPWiK a Parkiem Wrocławskim. Tam w tej chwili znajduje się taki malutki parking, natomiast chcemy go znacznie powiększyć. Przy okazji przebudowy ulicy Niepodległości, która już wkrótce ruszy, również tam zostanie wygospodarowane 56 nowych miejsc parkingowych wzdłuż parku. Również naprzeciwko, przy II Liceum Ogólnokształcącym jest tam miejsce, chcemy wygospodarować tam parking na kolejne kilkadziesiąt miejsc. Będą trwały prace, aby te parkingi znaleźć i umiejscowić jeszcze wokół rynku, natomiast tak, aby nie wycinać żadnych drzew. Co istotne, nowe parkingi mają być przygotowane w miejscu, gdzie jeszcze kilka miesięcy temu lubinianie walczyli o to, by nie wycinać im drzew na podwórzu. Mamy już projekt i w zasadzie jesteśmy przed rozpoczęciem inwestycji na tych uliczkach z tyłu za blokami w rynku, które w tej chwili są zbyt wąskie, zbyt ciasne i są tak naprawdę zamienione w dzikie parkingi. Tam również ruszy przebudowa, powstaną tam ciągi pieszojezdne z możliwością zaparkowania. Bez takich typowych miejsc parkingowych, natomiast z możliwością zaparkowania. I będzie to propozycja, aby na przykład mieszkańcy tych bloków mieli tam możliwość parkowania, a przyjezdni nie. Na tym miejscu, gdzie zostały wycięte drzewa. Tam, gdzie była wycinka tych drzew i krzewów, natomiast tam opóźnia się rozpoczęcie tej inwestycji, dlatego że czekamy jeszcze na zgodę wojewody. Ruch jest po stronie wojewody, jeżeli będzie decyzja pozytywna, natychmiast ruszamy z przebudową. W sumie Lubin ma więc wzbogacić się o ponad 200 miejsc parkingowych. Tyle, że większość z nich powstanie na peryferiach serca miasta, bo okolice Parku Wrocławskiego i MPWiK są oddalone od rynku.